Mieszkania, w których sąsiad sąsiadowi zagląda przez okno, a dzieci bawią się na kilkumetrowym, wciśniętym między wysokie budynki placu zabaw, to ostatnio dość powszechny obraz na nowych osiedlach w naszym kraju. Kilkunastu czy nawet kilkumetrowe lokale użytkowe sprzedawane jako mikrokawalerki to niestety również nic nowego. To zaledwie cytat z dzisiejszego wystąpienia ministra Budy, który stał mając w tle taki ogromny slajd za plecami z napisem Stop patodeweloperce. Cóż takiego planuje zmienić ministerstwo, żeby ukrócić tę patodeweloperkę? Z czym za chwilę będą musieli borykać się fliperzy, zwłaszcza ci, którzy robią flipy na pierwotnym i czy to te zmiany w ogóle wykoszą możliwość robienia flipów na rynku pierwotnym? Wreszcie, co takiego zmieni się dla przeciętnego Kowalskiego, który chce kupić dla siebie mieszkanie, w którym potem planuje przez lata komfortowo mieszkać? O tym wszystkim opowiem w dzisiejszym odcinku. Ciekawe, co ma się zmienić i jak ma wyglądać ta nowa rzeczywistość? Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od tych zmian, których będzie najwięcej, a dotyczyć będą w gruncie rzeczy pewnej aktualizacji prawa budowlanego. Dość ciekawie zrobiona prezentacja, jak na rządowe prezentacje, bo najpierw pokazane, na czym polega problem, a potem rozwiązanie. Pierwszy temat to odległość pomiędzy budynkami, jeżeli mają okna zwrócone naprzeciwko siebie i są budowane na dwóch sąsiadujących działkach. Teraz to jest 4 metry, taka musi być odległość, więc sąsiad sąsiadowi patrzy do okna z odległości 8 metrów. Dołożymy po jednym z każdej strony i będzie tych metrów 10. Czyli jeżeli budynki stawiane są na dwóch sąsiednich działkach, ale zwrócone do siebie oknami, to ta odległość będzie musiała być 5 metrów od krawędzi działki jednej, 5 metrów od krawędzi drugiej, czyli odległość od okna do okna, przez które będą patrzeć sąsiedzi, to będzie 10 metrów. Tak to ma wyglądać. Kolejny element to balkony, czyli jeśli to jest jeden, który służy na przykład dwóm mieszkaniom i jest przedzielony tylko taką ścianką, no to te ścianki często są niskie albo ażurowe, przez nie wszystko widać. Rozwiązanie ma być takie, żeby ta minimalna wysokość i szerokość przegrody była zdefiniowana, no i odpowiednia przepuszczalność światła, czyli najlepiej, żeby to były stałe ścianki, a nie takie, przez które można zajrzeć sąsiadowi, co tam na tym balkonie robi. Bardzo ciekawa zmiana, jeżeli chodzi o lokal mieszkalny, to w tym momencie jego minimalna powierzchnia to musi być, jeżeli jest nowo budowany, 25 metrów i taki sam przepis będzie dotyczył lokali użytkowych. Dlaczego ta zmiana? Dlatego, że w ten sposób obchodzono ten przepis o minimalnej powierzchni, budowano mikrokawalerki mające 15, 18, 19 metrów, które były traktowane jako lokal użytkowy, a w związku z tym przechodziły odbiory i mogły być wynajmowane. I w związku z tym zmiana będzie polegała po pierwsze na tym, że ta minimalna powierzchnia lokalu użytkowego to również musi być 25 metrów, czyli już nie będzie mikrokawalerek mniejszych niż 20 metrów, przy czym zaznaczam nowo budowanych. Ale nie będzie to dotyczyć lokali, które znajdują się albo na pierwszym piętrze, albo na parterze z dostępem bezpośrednio z zewnątrz budynku. Te będą mogły być mniejsze. Co dalej? No jak się buduje po taniości, to te ścianki czasem są takie, że sąsiad z klatki skrajnej po lewej słyszy, co robi sąsiad z klatki skrajnej po prawej i że tam jest na przykład jakiś dym w rodzinie. Nowo budowane lokale mieszkalne będą po prostu musiały być cichsze. Kolejny element to takie patoplace zabaw budowane byle gdzie, wciśnięte w jakiekolwiek wolne miejsce, często o małej powierzchni, czasem nawet o powierzchni miejsca lub dwóch miejsc parkingowych. Rozwiązanie jest takie, że jeżeli mieszkań będzie minimum 20, to ten plac będzie musiał mieć powierzchnię minimum 20 m², a powyżej 20 mieszkań, czyli 21 do 50, na każde dodatkowe mieszkanie dodatkowy metr kwadratowy, powyżej 300 mieszkań na przykład przy jakichś dużych inwestycjach, no taki plac zabaw będzie już musiał mieć minimum 200 m², także dzieciaki będą się miały gdzie spokojnie pobawić. Wykasowanie betonozy to nie dotyczy deweloperów, tylko bardziej tak naprawdę urzędników miasta, bo to oni decydują o tym, że wycinają drzewa i robią centra. W Katowicach tak, w zeszłym roku czy dwa lata temu nawet wybetonowano nam pięknie okolice Starego Dworca. Teraz idą po rozum do głowy, będą tam próbowali dosadzać jakieś drzewa, więc w tym przypadku problem polega na tym, że ta betonoza istnieje, a rozwiązanie ma być takie, że nie będzie można takich pojedynczych nasadzeń, żeby tak puścić oko albo stawiać drzew w donicach. Tego nie będzie wolno robić. 20% powierzchni takiego placu to będzie musiała być powierzchnia czynna biologicznie. Wracając do patodeweloperki, to często, żeby móc upchnąć jak najwięcej miejsc parkingowych, na przykład bezpośrednio naprzeciw okien, to robiono tam miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, bo z nimi jest troszkę prościej. Więc rozwiązanie będzie bardzo proste. Tylko 6% z tych niebieskich przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością miejsc parkingowych będzie mogło być zlokalizowanych naprzeciwko okien w całej inwestycji.
Kolejny przepis związany z odległością i sąsiadującymi działkami. Pamiętasz, z 8 metrów, jeżeli okna były zwrócone do siebie od granicy 4 do od granicy 4, idziemy do 10. Tak dla magazynów i budynków produkcyjnych to będzie musiało być minimum 30 metrów. Czyli jeżeli jest granica działki, to dopiero 30 metrów od granicy działki będzie mógł powstać jakiś magazyn. Jeżeli masz takiego pecha, że wybudowałeś dom, a obok niego zaraz się postawiła hala, to w przyszłości będzie też się mogła postawić, ale ta odległość od granicy twojej działki będzie musiała być trochę większa. Uregulowana zostanie też kwestia rowerowni i takich miejsc przeznaczonych na przechowywanie wózków. Obowiązkowe w ramach nowych inwestycji będzie zrobienie takiego miejsca o minimalnej powierzchni 15 m kwadratowych, ale dopuszcza się, że to nie musi być na przykład wewnątrz budynków, tylko to może być jakaś wiata stojąca na zewnątrz, wolno stojąca, pod którą te rowery albo wózki będzie można chować. I to na tyle, jeżeli chodzi o rozwiązania dotyczące tego, co ma się zmienić w nowo projektowanych inwestycjach. I to są te rzeczy, które pod uwagę będą musieli wziąć deweloperzy, projektując nowe inwestycje. Oczywiście, jeżeli te wszystkie przepisy wejdą w życie, bo to jest na razie projekt. Biorąc pod uwagę, jak sprawnie czasem w ciągu jednej nocy zmieniają się przepisy, to można założyć, że wystarczy jedno nocne posiedzenie Sejmu, żeby to wszystko przegłosować i być może jeszcze przed wyborami wejdzie to w życie, po to, żeby móc pochwalić się na billboardach i w filmach reklamowych, no, że takie zmiany wprowadziliśmy w trosce o Twoje dobro, w trosce o Twój dobrostan. Dzień co prawda dłuższy, ale się zrobiło ciemno, więc muszę się wspomóc światłem sztucznym. A przechodzimy teraz płynnie od tych rzeczy, które będą dotyczyły deweloperów albo urzędy miasta w ramach tej betonozy, czy likwidacji betonozy, do trzech bardzo fajnych, moim zdaniem, rzeczy, które uproszczą zwykłemu Kowalskiemu poruszanie się po rynku nieruchomości. Pierwsza bardzo ciekawa rzecz. Konieczność publikowania cen nieruchomości. Ileż to ogłoszeń widziałeś, fajnych wizualizacji, spacerów 3D, inwestycji deweloperskich, gdzie wszystko kończyło się na tym, że nie ma ceny danego mieszkania, tylko jest informacja, zadzwoń do biura albo napisz, przyjdź, ponegocjujmy, bla, bla, bla. Zupełnie nie rozumiem, dlaczego wiedza, która nie jest tajemna, jak przyjdziesz do biura, jest tajemna, jeżeli zerkniesz na stronę, ale to ma się skończyć. Obowiązkowe będzie publikowanie cen nieruchomości na stronie dewelopera, więc przeglądając daną inwestycję, od razu będziesz wiedział, czy to na Twoją kieszeń, czy nie. To jest pierwsza bardzo fajna rzecz. Druga bardzo fajna rzecz, to nawet jeżeli monitorowane są ceny nieruchomości na rynku i raportowane gdzieś tam, to najczęściej są to ceny ofertowe, które, jak wiemy, odbiegają od cen transakcyjnych. Ktoś chce sprzedać mieszkanie za 300 tysięcy, ale jak ktoś zapłaci 270 i te 270 jest potem w akcie notarialnym, to też sprzedający jest zadowolony. No, odbyło się to w ramach jakichś tam negocjacji. A żeby ta cena transakcyjna, nieofertowa, była ogólnie dostępna, no to ministerstwo planuje stworzyć taką stronę, na której będziesz mógł sobie sprawdzić, na przykład w Twojej dzielnicy, ile konkretnie kosztuje dana nieruchomość. To będzie moim zdaniem bardzo fajne rozwiązanie, podobne trochę do rynku akcji. Nikt nie zastanawia się, chcąc kupić jedną akcję CD Projektu, czy ona kosztuje 500, czy warto za nią zapłacić 700 zł, a może gdyby kupować ich 10, to dałoby się kupić za 480. Nie, cena jest jawna, wszyscy płacą tę samą cenę i każdy ma dostęp do tej wiedzy o cenie. Tak to działa w przypadku rynku akcji. No nie trzeba będzie zakładać, o cholera, no to mieszkanie chyba jest warte 320. Nie, bo sobie zobaczę w takim rejestrze, że podobne mieszkanie 2 tygodnie wcześniej zostało sprzedane za 310 albo 305. W związku z tym to jest realna cena, za tyle poszło, nie ma co się przebijać i płacić więcej niż to konieczne. I trzecia kwestia, trochę powiązana z tym, o czym za chwilę będę mówił, czyli że będzie wyższy PCC przy zakupie 6. i kolejnego mieszkania, to przy zakupie 1. mieszkania będziesz w ogóle zwolniony z PCC. No, przełożą sobie trochę pieniądze z kieszeni do kieszeni, czyli więcej wezmą od tych, którzy kupują mieszkania częściej, ale zlikwidowany będzie podatek od czynności cywilnoprawnych, jeżeli będziesz kupował pierwszą nieruchomość. Także jeżeli zastanawiasz się nad zakupem pierwszej, no to zawsze te 2%, które do tej pory płaciło się, zostanie w kieszeni, można za to kupić spokojnie jakieś wyposażenie do tego nowo kupowanego mieszkania. No ale jak już zacząłem z tym podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jedni nie zapłacą nic, a ci, którzy kupują nieruchomości, mają ich więcej, czyli kupują 6. i kolejne mieszkanie, zamiast 2% zapłacą 6%, i będzie to płatne również, jeżeli kupią nieruchomości na rynku pierwotnym, bo pamiętaj, do tej pory było 2% i tylko na rynku wtórnym. Kupując nieruchomość, niezależnie czy to Twoja 7, 3, 1, 15, na rynku pierwotnym nie płaciłeś podatku od czynności cywilnoprawnych. Jeżeli te założenia proponowane przez ministra wejdą w życie, to nie dość, że to będzie 6%,
To będzie dotyczyło i rynku pierwotnego, i wtórnego, ale pamiętaj, szóste i kolejne. Po co? Ano po to, żeby przynajmniej w teorii powstrzymać spekulacyjny albo hurtowy wykup nieruchomości. I na koniec te uregulowania, które prawdopodobnie wykoszą kompletnie z rynku coś, co nazywamy flipem na pierwotnym. Ministerstwo tego bardzo nie lubi z trzech powodów. Po pierwsze, interpretacja jest taka, że jeśli to się dzieje na jakąś hurtową skalę, to powoduje, że nie ma tych nieruchomości dla normalnych osób, które by chciały kupić dla siebie. Jeżeli te normalne osoby, które chcą kupić dla siebie, korzystają z tego odkupu od flipera, to muszą zapłacić więcej, no a dzięki temu ceny nieruchomości na rynku pierwotnym w ogóle idą w górę. Więc co do zasady, ministerstwo chce w ogóle zabronić czegoś takiego jak cesja umowy deweloperskiej. To będzie dozwolone tylko w dwóch przypadkach. Po pierwsze, w przypadku bliskiej osoby, czyli możesz zrobić cesję na siostrę, brata, mamę. Po drugie, dozwolone jedynie w takim przypadku, jeżeli przez 3 lata przed tą cesją, którą chcesz zrobić, nie zrobiłeś ani jednej cesji. Czyli de facto cesję będzie nadal można zrobić, ale albo na osobę najbliższą, albo raz na 3 lata. Więc jeśli ktoś robi flipy hurtowo na pierwotnym, no to mogąc je zrobić raz na 3 lata, rodziny z tego nie wyżywi. Żeby zrozumieć, dlaczego ministerstwo niezbyt przychylnie patrzy na ten mechanizm, trzeba zrozumieć, jak on działa. I teraz wyobraź sobie, że jesteś osobą szkolącą z flipów na pierwotnym. Masz jakieś 100-200 przeszkolonych kursantów, z których powiedzmy, że 25% chciałoby po tym szkoleniu zrobić swojego pierwszego flipa na pierwotnym. Idziesz zatem do dewelopera stawiającego inwestycje i mówisz mu tak: drogi deweloperze, mam dla ciebie potencjalnie 50 klientów, ale muszą się zdarzyć 4 rzeczy, żebyśmy się dogadali. Po pierwsze, puść nam te nieruchomości, no ponieważ kupujemy od razu 50 w jakiejś przyzwoitej cenie z rabatem. Po drugie, częścią tego rabatu, a najlepiej całością, podziel się z nami, organizatorami szkolenia, no bo to my tych klientów ci przyprowadziliśmy. Po trzecie, musisz zgodzić się na cesję umowy deweloperskiej dla każdego z tych przyprowadzonych przez nas klientów. Najlepiej, żeby to była cesja w systemie 10/90, czyli oni ci wpłacą 10% na dzień dobry, dzięki czemu masz 50 nieruchomości, no już możesz pokazać na swojej stronie, że są sprzedane. I wreszcie ostatnia rzecz, na którą się musisz zgodzić, no to najlepiej, żeby oni tę całą cenę musieli zapłacić, no powiedzmy, że do 6 miesięcy po otrzymaniu od ciebie kluczy. Po co ta ostatnia rzecz? Ano po to, żeby po wybudowaniu inwestycji i otrzymaniu kluczy, niezależnie od tego, czy to mieszkanie będzie remontowane, czy sprzedawane w stanie deweloperskim, ktoś, kto je kupił wpłacając 10% wartości, no mógł w zasadzie znaleźć sobie klienta i miał na to aż 6 miesięcy. I wyposażony w takie uzgodnienia z deweloperem, idziesz do swoich kursantów i albo przed szkoleniem, albo w trakcie szkolenia mówisz: słuchajcie, mamy dla was specjalny prezent. Ta inwestycja, wynegocjowaliśmy dla was specjalne warunki, wystarczy 5000 opłaty rezerwacyjnej, do 2 miesięcy trzeba wpłacić 10% wartości, a po otrzymaniu kluczy macie pół roku, niezależnie od tego, czy będziecie robić remont, czy sprzedawać w stanie deweloperskim, żeby zapłacić całą cenę, czyli macie tyle czasu, żeby sobie znaleźć klienta. Ale deal. I to wszystko dzięki temu, że jesteście na naszym szkoleniu. Z wielu względów zadowolony jest organizator szkolenia. Z wielu względów zadowolony jest uczestnik szkolenia. Zadowolony jest deweloper. Kto dostaje po głowie? No ten ostateczny klient docelowy. Dlaczego? Dlatego, że nawet gdyby przyszedł z ulicy do dewelopera, chcąc po prostu kupić mieszkanie, to może się odbić od ściany, bo tych mieszkań już nie ma. Wszystkie wykupione były i są zarezerwowane i trzymane po to, żeby potem zrobić cesję umowy deweloperskiej. A po drugie, nawet jeżeli podoba mu się inwestycja i chce kupić, no to musi rozmawiać nie z deweloperem, tylko z tym fliperem, który mu chętnie tę cesję umowy deweloperskiej zrobi, ale po przytuleniu jakiejś swojej dodatkowej marży. I teraz, jeżeli to się dzieje w przypadkach jednostkowych, no to życie, po prostu normalny biznes, który sobie ktoś wymyślił. Ale jeżeli to się dzieje hurtowo, a zdaniem ministerstwa tego typu praktyki dzieją się no, na szkodę tego ostatecznego klienta bardzo często, no i w związku z tym trzeba to jakoś uregulować. Czyli można powiedzieć, że sukces tych flipów na pierwotnym teraz trochę odwraca się przeciwko tym, którzy do tego sukcesu doprowadzili, czyli nie będą mieli możliwości
Jeżeli oczywiście to będzie robiony flip na pierwotnym w oparciu o cesję prowadzenia tego procederu. Oczywiście rynek nie znosi próżni i Polak potrafi. Coś pewnie się wymyśli, co pozwoli być może ominąć te przepisy. Jaka będzie różnica? Ano taka, że teraz, żeby zrobić flipa na pierwotnym, potrzebowałeś na przykład 5000 opłaty rezerwacyjnej, potem dopłatę do 10% wartości i zaczynałeś szukać klienta. Jak go znalazłeś, to on dopłacał te 90% deweloperowi i twoją marżę, którą przytulałeś jako swój zysk. Teraz nikt ci nie zabroni sprzedać mieszkania od dewelopera, które kupiłeś z zyskiem, tyle tylko, że po pierwsze będziesz musiał całą kwotę wyłożyć po to, żeby je kupić, a nie tylko 10% wartości. Więc nie dość, że będziesz musiał dysponować większą kwotą, żeby kupić to mieszkanie i w całości je sfinansować, to jeszcze sprzedając je przed upływem 5 lat, no, będziesz musiał zapłacić też podatek, także ten zwrot z inwestycji może dramatycznie spaść i na pewno próg wejścia w te flipy na pierwotnym, jeżeli nie będą mogły być oparte na cesji i jeżeli Polak nie wymyśli jakiegoś rozwiązania pozwalającego jakoś te przepisy nagiąć do rzeczywistości, no to ten próg wejścia będzie musiał być znacznie wyższy, bo kupując mieszkanie deweloperskie o powierzchni choćby 50 metrów i jeszcze je wykańczając, no będziesz musiał dysponować kwotą 600-700 tysięcy w większych miastach. Takie są ceny. I tak to pokrótce może, jeśli te zmiany wejdą w życie, wyglądać. Sporo rzeczy nowych regulujących kwestie prawa budowlanego, które będą pod uwagę musieli wziąć deweloperzy. Uważam, że zmiany w dobrym kierunku, w trosce o po prostu ludzi. Sporo zmian dotyczących przejrzystości rynku nieruchomości, czy to publicznie dostępnych cen, czy tego, że cena musi być widoczna na stronie dewelopera, a nie musisz dzwonić, pytać, prosić się o przedstawienie ceny, nie musisz składać zapytania o ofertę i tak dalej. Poprzez zmiany, które być może no, dla jednych niestety wyrugują w całości biznes, na którym oparli swój pomysł na życie, czyli te flipy na pierwotnym, ale z punktu widzenia klienta docelowego to może być też regulacja w dobrym kierunku. To wszystko, co na dzisiaj przygotowałem. Zachęcam oczywiście do polajkowania, zasubskrybowania, oglądania innych odcinków, powiedzenia znajomym, że jest to taki kanał. A dzisiaj dzięki serdeczne za wspólne oglądanie tego odcinka. Wszystkiego dobrego. Czuwaj.